Cambolife, Kambodża, Phnom Penh. Mamy dzisiaj piątek, już po weselichu. No, muszę przyznać, że zawsze unikałem zarówno w Polsce, jak i w Kambodży. Wesel nie przepadam jakoś specjalnie, ale było całkiem, powiedzmy, przyjemnie. Troszkę szybko wszystko się zwinęło. Ja jestem obecnie na Basa Klein, jest godzina 11. Niestety bus, nie było miejsc na godzinę wcześniejszą, dopiero mam 2:30, ale jakoś muszę to przeżyć. Także my jesteśmy tutaj, jak widzicie, na Basa Klein, Basak Street. Tutaj mamy napis. Kiedyś, jak tutaj pierwszy raz przyjeżdżałem, to ani nie było tego budynku. Zresztą fajne ujęcie, bo mamy też tutaj palmy, i to z kokosami. Ciekawe, czy czasami komuś się spada na głowę. Ale zarówno tego, tutaj był parking dla motorków, i tamtego też nie było. Zresztą tu teraz wszędzie powstają ogromne wieżowce. O, Kambodża bardzo szybko się buduje. Ostatnio też, ja już wcześniej to zauważyłem, no ale samo Phnom Penh to jest naprawdę, w porównaniu do Warszawy, no to ta liczba tych wieżowców jest znacznie, znacznie większa. Chłopaki tutaj negocjują, widzę, z panem tuk-tukowcem. A ja sobie troszkę mam czasu, sobie pospaceruję, pozwiedzam trochę. Ruchu dobrze mi zrobi po weselu, aczkolwiek nie piłem jakoś specjalnie dużo. Też się ograniczałem głównie do piwa. Trochę potem whisky było, także nie jest ogólnie źle. Ja troszkę spaceruję, a tu zobaczcie, jakie balkoniki, tarasiki. Ładnie to wygląda. No to Phnom Penh też się zmienia. Na pewno jeszcze szybciej niż Kampot. A ja powiem wam, że chodzę teraz po starych dzielnicach. Niedługo będę w miejscu, gdzie mieszkałem z CK. Akuna te tuktukarz, no to ci tuktukarze są na Molni. W Kampocie tak tego nie ma. Też tam się pytają, ale tutaj to jest po prostu nagminne. W każdym razie no jeszcze obdzwoniłem inne miejsca, ale niestety busy wszystkie są pełne do Kampotu, także wygląda na to, że pewnie sporo osób do Kampotu się wybiera dzisiaj w piątek. No nic, troszkę sobie pospaceruję, zobaczę stare rejony, a potem wracamy do domu. Mięsiwo, troszkę mięsiwa suszonego. Tutaj zapewne też chili. Ciepło, kwiaty. Jeszcze jakieś inne. Także ja trafiłem do jakiejś restauracyjki. Będę teraz specjalnie dla was ruszał wolno telefonem. Możecie dalej mi przypominać, aczkolwiek bez takich jak ostatnio złośliwych różnych tekstów. Nie wiem, co tutaj możecie mówić. Wiem, że tym kamerą ruszam. Będę się starał robić to mniej. W każdym razie sałatka z tuńczyka z chlebkiem podane do tego americano. Koszt kawa $1.75. Sałatka $4. No jest to tutaj gdzieś mała taka restauracyjka w Phnom Penh, ale dosyć przyjemna. Stare rewiry,
tam kiedyś taka knajpka jest, jadałem obiady, śniadania, o, a tam jak zobaczycie, o, a tam też jest basen, ten budyneczek, właśnie tam mieszkałem ja, nawet przez chwilę z Adamem z raportu z akcji, później sam, później z CK mieszkałem, oczywiście Adam mieszkał w innym mieszkaniu, wraz z CK już razem mieszkaliśmy, a także miło odwiedzić stare rejony, tutaj pan strażnik siedzi w budce i się dusi. Ja idę jeszcze kawałek, śniadanie, kawka, kawka wypita, śniadanie zjedzone, a idziemy tutaj w kierunku, gdzie kiedyś była Polonia. Polonia 1.0, raport z akcji, którą stworzył Adam, no, gdzieś tam ja, Marcin z Popas Pieprz, Michał tam czasami pomagał. No gdzieś tam się byliśmy w to zaangażowani, pomagaliśmy Adamowi. Polonia niestety nie przetrwała 1.0, bo przyszedł COVID i trudne czasy, ale za to wspomnienia zostały. Adam, do niego dzwoniłem, już jest w Sihanouville. Wrócił rano. Też mówi, że ma sporo gości, sporo się dzieje. No i my w kampocie jeszcze, przydałoby się, żebyśmy mieli więcej gości, ale nad tym wszystkim pracujemy. Ja już na wylocie z Phnom Penh wracam do kampotu, trochę zmęczony jak to po weselu, ale było warto. Trochę oczywiście na samym weselu za głośno, nie dało się za dużo porozmawiać, ale jakieś tam urywki widzieliście, także myślę, że było ciekawie dosyć. Busik stoi, klima jest, także lecimy do kampotu. Koniec pracy i zobaczcie, co się dzieje. Ja już jestem w kampocie, czyli można powiedzieć w domu, a dokładnie znajduję się na ulicy, na której jest Venus Bar, czyli bar Bartka Bezosa. O, możesz zobaczyć, polska oczywiście i khmerska flaga. Bartek też zaczyna tam remont w drugim barze, także jak widzicie, stoi drabina. Kwiatuszki. Turystów w kampocie też sporo. Wejdziemy do środka, bo tutaj jest i prezes. Muzyka leci. Bartek w pracy. Dzień dobry. Nie ma czasu. Dzień dobry, wiewiórki i bobry, tak? Nie ma czasu. Ja wiem, że nie masz czasu, ale tak mówię, pokażę, jak wygląda bar w dzień. Chociaż tutaj to już wygląda jak była noc. Tutaj na zewnątrz jeszcze jest, no. No ale właśnie mówiłem, że zaczynasz pracę w drugim barze remontowo. Bardziej sprzątający, bo z tak to chyba sakra, tam chyba nikt nie sprzątał od 3 lat. No to nagrywaliśmy już, nie? Tam, że był syf. Jeszcze jest. Ja tam dzisiaj worek śmieci uzbierałem, a nic jeszcze nie zrobiłem. A pieniądze jakieś znalazłeś? Nie, właśnie, że nie. Jednego kapsla z tym, z Kambodżą znalazłem i to wszystko, co znalazłem. Jedna wygrana. No.
Czyli są jakieś te zyski. Tak jest. No dobra. Ja się zbieram i lecę do naszego baru, naszego guest house'u, zobaczę co tam się dzieje. Także z baru u Bezosa przenosimy się do baru u Pucina, można powiedzieć, czyli projekt Cambo Life Team. Jesteśmy obecnie w House of Crafts w naszym barze. Jak na razie nie ma za dużo, znaczy nie ma nikogo, bo jestem ja, Seba i nasza barmanka. Ale przewijają się i Polacy, i tutaj też z restauracji wchodzą. Oficjalnie jeszcze nie jesteśmy otwarci, ale to się na dniach zmieni. Cambo Life, Kampot, Kambodża. Nie ma na mieście Jim Beama, dlatego ja uruchomiłem tutaj swoje kontakty. Przyjechał tutaj ziomeczek od alkoholu. Michał potrzebuje Jim Beama do sosów, ale cena wzrosła w jakimś tam niedługim okresie z 9 dolarów na 14, także inflacja, ceny rosną. Ja pokażę taką ciekawostkę, bo tutaj u mnie w pokoju jest Sebastian, prezes prezesów. Ostatnio coraz więcej zleceń na mieście odnośnie kładzenia elektryki, jakichś instalacji elektrycznych. Ja tutaj sobie gadam akurat z taką nową moją koleżanką, można powiedzieć, a ona uczy mnie kmerskiego. Także się tutaj kniom ryjen piesa kmej, uczę się kmerskiego. A tutaj też testujemy GPT chat, czyli sztuczną inteligencję. No muszę przyznać, że dużo fajnych informacji wypluwa. No ogólnie takie różne pytania zadajemy. My jesteśmy tutaj znowu z prezesem prezesów. Jest i nasza pani barmanka. Sebastian zakupił jakąś chemię. No to widzę, że jest do termitów prawdopodobnie, bo na zdjęciach tak mi to wygląda, do termitów. A dlaczego do termitów? To zaraz wam pokażę. Tak dzisiaj wygląda nasz bar, czyli za dużo się nie zmieniło, jest godzina przed godziną 16 prawdopodobnie, bo nie sprawdziłem czasu, no ale tak gdzieś myślę, że ta godzina jest. Ja byłem troszkę zajęty, miałem lekcję kmerskiego oraz tam inne rzeczy też poszukiwałem, a pokażę wam dlaczego ten preparat został zakupiony. Dlatego, że powstał jakiś czas temu pomysł, że zrobimy tutaj takie siedziska, można powiedzieć sofy z palet. Palety są już pocięte, one były takie szerokie. To nie są europalety. W każdym razie palety są pocięte. Będą właśnie tym preparatem no, pomalowane. Do tego pewnie jeszcze pójdzie jakiś może kolor, może tylko sam lakier. Sebastian tutaj dzisiaj troszkę to szlifował. No tutaj jest już druga część tego. W każdym razie, no zobaczymy. No na pewno do tego będą potrzebne jakieś poduchy, jakieś obicia, no nie wiem. Zobaczymy jak to się mówi, wyjdzie wszystko w praniu. W każdym razie no prace trwają. Musimy wykończyć tutaj tyły baru. Myślę, że palety są teraz dosyć popularne i używane w wielu różnych barach lub jakichś innych miejscach tego typu. A tutaj mamy kuchnię naszą obecnie. Także widzicie, jest trochę sprzętu, jest kucheneczka, jest tutaj do robienia soków, do mielenia. Zresztą dostaliśmy to w gratisie do maszyn, do ekspresu, do kawy. No, a także można sobie gotować, zobaczcie, widok na Old Bridge w Kampocie. Troszkę rzekę widać, cały czas zasłonięta, jeszcze tam prace trwają na nabrzeżu. Ale widzimy tutaj też o, taki budyneczek. No i oczywiście tam budowa, czasami jest głośno, ale znośnie. No i oczywiście mango. Tutaj mamy mango z drzewa, dochodzi sobie, a tutaj Sebastian zakupił mango, no i myślę, że niedługo będzie już nawet za bardzo dojrzałe. No ale dobre będzie? No dobra, no to teraz opowiedz swoją historię. Ludzie nalegają, Sebastian. Nawet ostatnio ktoś ci groził, że jak nie udzielisz wywiadu, to że prezes Adam przyjedzie i zrobi tam porządek. Nie ugniesz się?
tak jak widzicie, walczę z nim, ale się nie poddaje. Tu mamy guest house'ik, który jest na tej samej posesji, co nasza tutaj, nasze miejsce. To też należy do właściciela tego tutaj akurat landu. Pochmurnie dzisiaj, dosyć przyjemnie, nie za gorąco. Wczoraj było troszkę gości, jakieś tam rachuneczki po 25-30 dolarów padły. Także nie jest źle, nie jest źle. O, Sebastian będzie nauczany, jak się mango kroi. I w środku jest dobry już? Ciniajna! Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.